Podobno Stanisław Lem wielkim prorokiem był i wszystkie najważniejsze wynalazki naszej epoki przewidział. Pytanie, czy aby na pewno? Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zapraszam Was na wielką delemologizację, czyli opowieść o inspiracjach polskiego pisarza, o tym, w jaki sposób rodziły się jego optony, lektony oraz oczywiście inne wynalazki, które miały być jakąś formą przepowiedni na temat wszystkich zjawisk i właśnie urządzeń, wynalazków, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Może zacznijmy od tych pomniejszych wynalazków, ażeby na końcu dojść do tych największego, najcięższego kalibru. W ten sposób listę naszą otwierają oczywiście optony i lektony. Optony to jakoby e-booki, a lektony audiobooki. Historia audiobooków, czyli lektonów, jest banalnie prosta. Powstały w 1878 roku, czyli na długo przed narodzinami Stanisława Lema. No dobra, ale w jaki sposób Stanisław Lem przewidział coś, co powstało przed jego narodzinami? Otóż bardzo prosto. Te teksty na temat profetycznych zdolności Stanisława Lema zaczynają powstawać już w erze internetu. Kiedy internet zaczyna być coraz bardziej powszechny, zaczynają jak grzyby po deszczu pojawiać się kolejne teksty o profetycznych zdolnościach Stanisława Lema. Jednakże internet nie zawiera jeszcze całej niezbędnej wiedzy i trzeba by pójść pogrzebać do biblioteki. Na przykład jaka była historia audiobooka, czyli poszukać jakichś podobnych, zwiastujących jego nadejście urządzeń. I tego nikomu nie chciało się zrobić, więc bach, Stanisław Lem przewidział, dziękuję, sprawa zamknięta. Tymczasem, chociażby tak jak powiedziałem, przynajmniej mam nadzieję, że powiedziałem, a nie wyciąłem tego fragmentu, bo popełniłem jakiś błąd, stały się one popularne chociażby w Stanach Zjednoczonych w latach 30. Potem ich popularność troszeczkę przygasła, potem wróciły w latach 90. jako kasety magnetofonowe, a potem w znanej nam już formie. Jednakże jeżeli chodzi o Polskę, popularne były inne formy, które zwiastowały, że kiedyś słuchanie stanie się bardzo popularne. Otóż, moi drodzy, było to radio. Jedna forma wypowiedzi radiowej to był tak zwany teatr radiowy, czyli słuchowisko. Słuchowiska to były specjalnie przygotowane na potrzeby radia sztuki teatralne, których się słuchało. Ale do słuchowisk włączano także odczyty książek, które są popularne po dziś dzień, chociażby w radiowej trójce. Jeżeli włączycie sobie radiową trójkę, nierzadko traficie na odczyt fragmentu książki z podziałem na rolę, czy przez pojedynczego lektora, czy lektorkę. Zatem Stanisław Lem tak sobie pewnie siedział i doszedł do wniosku, że być może kiedyś ludzie będą więcej słuchać, niżli czytać. No i to się akurat sprawdziło. Niemniej sam wynalazek nie należy do niego. To nie Lem przewidział audiobooki, bo pierwsza forma audiobooków powstała zanim on przyszedł na świat. Zatem to możemy spokojnie skreślić z listy przepowiedni Stanisława Lema. No dobra, ale jeśli nie audiobooki, to na pewno e-booki. E-booki to już Lem z całą pewnością przewidział, gdyby nie to, że niebo mikrofilm. Słuchajcie, w czasach Lema była to już bardzo popularna forma archiwizacji. Z jednej strony czasopism, a z drugiej strony książek, zwłaszcza książek rzadkich, takich, których nie należało łapami dotykać. Zwłaszcza jeżeli były to jakieś stare rękopisy, no to w tym momencie przenoszono je właśnie przy pomocy mikrofilmu i można sobie było na tych slajdach przerzucać, można to było powiększyć, przeczytać. Była to już popularna technologia w czasach, kiedy Lem wymyślał swoje optony. Także nie jest to nic, czego nie należało się spodziewać. Więcej, przez długi czas wielu myślicieli oczekiwało, że będzie to najpowszechniejsza forma czytelnictwa w przyszłości, że papier zostanie przez to całkowicie wyparty. Czyli nie będzie to już archiwizowanie druków, tylko od razu będą się pojawiały książki w takiej formie mikrofilmowej. Zresztą na niektórych filmach science fiction można zobaczyć właśnie takie rozwiązanie, że książki są wydawane w takiej formie. Oczywiście tu bardziej nie science fiction, a fantastyki naukowej. W ogóle skąd ten termin fantastyka naukowa się wziął, to Wam za chwilę też w tym filmie opowiem. Ale póki co lećmy po tych przepowiedniach Stanisława Lema. Kolejna zostaje skreślona, bowiem nie jest to jego autorski wymysł, a raczej taka próba, co będzie, jeśli technologia się rozwinie. Oczywiście on swoim optonom nadaje taką ciekawszą formę, bardzo zminiaturyzowaną, ale nie jest to jego autorski wymysł, to nie Stanisław Lem wymyślił e-booki. Już wiele innych wynalazków, a zwłaszcza mikrofilm, zapowiadały, że staną się one powszechne. No to może chociaż smartfona, niechże sobie tego smartfona chociaż przewidział. No, ponownie nie. Tutaj akurat okazuje się, że był to nie kto inny, jak wielki wynalazca Nikola Tesla. I oczywiście można poddać to w pewną wątpliwość, bowiem na temat Tesli, jego wynalazków czy wypowiedzi krąży w internecie cała masa takich nieprawdziwych informacji, fake newsów.
To jest dość istotne stwierdzenie, ale o tym za chwilę. Akurat ten wywiad został przez Teslę udzielony dziennikarzowi o bardzo fajnym nazwisku, mianowicie Kennedy, i faktycznie w trakcie tego wywiadu palnął, że kiedyś będziemy nosili telefony w kieszeniach. Oczywiście czytając ten wywiad można odnieść wrażenie, że Tesla tak trochę palnął, trochę dla żartu, trochę na wyrost, no coś mu przyszło do głowy i rzucił takim hasłem, ale tego typu pomysły z reguły same z siebie do głowy nie przychodzą. Być może wynikło to z jakiejś rozmowy z kimś, wszak dzielił się też pomysłami. Tak, jest taki mit, że on był bardzo tajemniczy, ale jednak z ludźmi rozmawiał, także innymi inżynierami, uczonymi, no, utrzymywał z nimi kontakty. Nie siedział tylko zamknięty w jakiejś pustelni bez dostępu do czegokolwiek i z powietrza tworzył swoje wynalazki. No tak to przeważnie nie działa, choć oczywiście stał się takim przykładem, uosobieniem archetypu szalonego naukowca i narosła o nim cała masa mitów, ale nie o tym jest ten odcinek, mniejsza o to. W każdym razie wtedy, kiedy Tesla udziela tego wywiadu, no pojawiają się takie wizje ciągłej miniaturyzacji różnych urządzeń komunikacyjnych. Zatem jak najbardziej, patrząc na to, co dzieje się w technice, w technologii, mogło mu przyjść do głowy, że kiedyś te telefony będą tak całkowicie zminiaturyzowane. Oczywiście Lem opisuje to troszeczkę inaczej, jako mały komputer z bezpośrednim dostępem do biblioteki trionów, czyli dużo bardziej przypomina to smartfona niż telefon komórkowy. Jednakże sama idea urządzenia komunikacyjnego, które nosi się w kieszeni, no pojawiła się najpierw u Tesli, ale też w zupełnie innym, mniej spodziewanym miejscu. Mianowicie w książce rosyjskiego pisarza Aleksandra Bieliewa. Bądźmy ze sobą szczerzy, rosyjska fantastyka naukowa nie jest jakoś szczególnie popularna w Polsce, zwłaszcza ta z początku XX wieku. Zatem skąd w ogóle ktoś mógł się domyślić, że jakiś Aleksander Bieliew popełnił sobie książkę pod tytułem Wojna w Eterze, gdzie pojawia się opis czegoś, co bardzo przypomina telefon komórkowy. O Bieliewie będzie jeszcze mowa za chwilę, bowiem mógł on być źródłem innych lemowych pomysłów. Jednakże tak, wojna w eterze lub wojna na antenie, tak to można mniej więcej przetłumaczyć. Aleksander Bieliew, tam pojawia się opis urządzenia bardzo przypominającego telefon komórkowy. Zatem tak, Lem jest dokładniejszy, jego opis bardziej przypomina smartfona, ale urządzenie noszone w kieszeni pojawia się wcześniej. Czy to w wypowiedzi Nikoli Tesli z 1925 albo 6 roku oraz w prozie Bieliewa z 1927 roku. Osobiście przypuszczam, że raczej miał on kontakt z Bieliewem, bowiem warto wiedzieć, iż Lem biegle czytał i mówił po rosyjsku. O tym się rzadko wspomina, więc możliwe, że przeczytał to sobie po prostu jako nastolatek i gdzieś mu tam w pamięci zostało takie rozwiązanie, które później wykorzystał w swojej twórczości. Lemowi przypisuje się przewidzenie najróżniejszych rzeczy. Jedną z takich rzeczy jest transhumanizm. No, brzmi fajnie. Lem przewidział transhumanizm. Super. Gdyby nie fakt, że ten narodził się w Rosji w XIX wieku za sprawą Nikolaja Fiodorowa, który zmarł w 1903, czyli już w XX wieku, no ale bądźmy szczerzy, tworzył w wieku XIX. Jego najważniejszym dziełem, które nigdy nie zostało opublikowane za życia, dopiero po śmierci, jest Filozofia wspólnego czynu, w której wykłada różne całkiem fajne rzeczy, na przykład budowanie pierścieni orbitalnych, które sterowałyby pogodą, tak żeby w tych regionach dotkniętych suszą, głodem móc spowodować, wywołać warunki pogodowe umożliwiające rozwój rolnictwa. Genialne, XIX wiek, nie? Super. Natomiast chciałby też przywrócenia do życia wszystkich zmarłych. No to już w ogóle brzmi fantastycznie. Tą ideą wspólnego czynu, tą filozofią wspólnego czynu, ona tam zakłada dużo innych rzeczy, ale te są takie najbardziej fantastyczne, takie najbardziej spektakularne, więc o nich zawsze się mówi. Ale w tej filozofii wspólnego czynu jest dużo więcej postulatów. Próbował zarazić chociażby Lwa Tołstoja czy Dostojewskiego. Podobno echa tej myśli gdzieś tam widać, ja się ich u Tołstoja nie doszukałem. Mogę się trochę zgodzić, że w Biesach Dostojewskiego gdzieś tam to jest widoczne, ale to jest wręcz homeopatyczna zawartość myśli Nikolaja Fiodorowa. Niemniej tak, transhumanizm rodzi się w Rosji w wieku XIX, czyli ponownie zanim Stanisław Lem przyszedł na świat i zanim pisarzem został. Także to już jest taki całkowicie absurdalny pomysł. Przy czym jak to publicysta uzasadnił? Oczywiście chodzi o opowiadanie Czy pan istnieje, panie Jones i film Przekładaniec. No i super, ale tutaj ponownie pojawia się wspomniany już poprzednio autor.
Mowa oczywiście o wspomnianym już wcześniej Aleksandrze Bieliewie, który, jeśli dobrze pamiętam, w 1928 roku popełnił takie opowiadanie Głowa profesora Dowella. Lem mógł je przeczytać, będąc nastolatkiem, i później stało się ono inspiracją do napisania Czy pan istnieje, panie Jones? Tak w sumie warto zaznaczyć, że nauczna fantastyka, czyli fantastyka naukowa, to bardzo bogata gałąź literatury rosyjskiej. Tak od połowy XIX wieku do początków XX pojawia się masa książek, gdzie pojawiają się najróżniejsze pomysły. Tutaj warto wymienić chociażby trochę poprzedzającego raczej Juliusza Verna, Siemona Dieczkowa i jego Wyprawę na Księżyc w cudownej maszynie. Także jest to naprawdę bogata gałąź literatury, którą warto się zainteresować, bo mieli masę ciekawych pomysłów, nierzadko wyprzedzając te zachodnie. Oni sobie naprawdę dobrze w tej fantastyce naukowej radzili i pewnie słyszeliście nauczna fantastyka, fantastyka naukowa. Ten termin wywodzi się z języka rosyjskiego. Oni go pierwsi ukuli i potem przeszedł do języka polskiego. Niemniej nie wypada mówić, że wielki, wielki polski pisarz Stanisław Lem inspirował się twórczością rosyjską. No, jak widać, najprawdopodobniej inspirował, czerpał z tego obficie, tym bardziej, że przynajmniej raz jeszcze, mam nadzieję, że to powiedziałem, rosyjski znał, był w nim biegły. Zatem jak najbardziej mógł czerpać inspirację z prozy rosyjskiej. No dobra, ale skoro weszliśmy w sferę idei i zjawisk społecznych, no to może postprawda, bowiem chyba w culture.pl albo na łamach przekroju znalazłem taką informację, że Stanisław Lem przewidział postprawdę. Co to jest postprawda? Nie liczą się już fakty, a bardziej uczucia, stosunek emocjonalny do prezentowanych informacji, czyli trzeba prezentować informacje nawet nieprawdziwe, ale żeby były one zgodne lub całkowicie godziły w emocje odbiorcy. Pytanie tylko, czy Stanisław Lem naprawdę to przewidział, bowiem bardzo często, kiedy mowa o postprawdzie, mowa jest także o fake newsach. No raczej nie, bowiem tego typu publikacje pojawiają się w prasie od XIX wieku, na początku XX. Już wtedy rodzi się prasa brukowa, pojawiają się informacje nieprawdziwe, pojawiają się tytuły, które bezpośrednio wspierają światopogląd albo godzą światopogląd odbiorcy celem wywołania kontrowersji. Także ponownie nie jest to coś, co Stanisław Lem przewidział albo co Stanisław Lem wymyślił. On tylko i wyłącznie odwołał się do kilku teorii medioznawczych, które prawdopodobnie przywiózł sobie z zachodu, bowiem na zachód wyjeżdżał, ale równocześnie pilnie obserwował własne otoczenie. I pomimo tego, że w Polsce nie istniał taki kierunek studiów czy dziedzina nauki, jakim było medioznawstwo, tak wielu, czy to socjologów, czy filozofów, na pewno gdzieś tam oddawało się takim rozważaniom i pewnie gdzieś tam w swoich kręgach przyjacielskich Lem również takie dyskusje prowadził. Zatem łatwo to było obserwować, a po drugie pamiętajcie, że wszyscy narzekali na prasę. Wszyscy wiedzieli, że to, co publikowane jest w ówczesnej prasie, to jest jedna wielka propaganda sukcesu, że ta prasa jest kontrolowana, że odpowiada potrzebom władzy, że jedne informacje jak najbardziej są prawdziwe, są to doniesienia prawdziwe, a inne chociażby o sukcesach ekonomicznych, o stanie polskiej gospodarki, o jakichś wrażych zakusach Zachodu, no to są wszystko informacje bardzo często zmyślone. Zatem nie jest tak, że Lem wymyślił fake newsy, postprawdę, to nie jest jego autorski wymysł, no to już jest takie troszeczkę przypisywanie mu czegoś w sposób bardzo ignorancki. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o propagandę, no to są lepsze książki, które to świetnie pokazywały, no choćby Orwell 84, to też jest świat nieprawdziwych informacji skrojonych na potrzeby władzy i odbiorcy. Odbiorca ma otrzymać określone informacje, ale przecież nie będę wam tłumaczył, Orwella znacie. Jednakże dużo lepiej, jeśli chodzi o tą postprawdę, robi to Ross Macaulay w 1918. Tak, to w okolicy I wojny światowej się ta książka ukazuje, to było What Not. Warto przeczytać, była inspiracją dla Aldusa Huxleyego lub Huxleya, jak kto woli, do napisania nowego, wspaniałego świata. Jak najbardziej warto po to sięgnąć, także tutaj, jeżeli chodzi o te zjawiska medialne, no, Lem nie był prorokiem, a raczej obserwatorem, który plutł w swoją prozę bardzo fajne takie łamigłówki do rozgryzienia. Bowiem tu oczywiście możemy przeskoczyć do niczego innego jak demona drugiego rodzaju. Jako że nie znam na pamięć wszystkich dzieł Stanisława Lema, wspomogę się biblioteką Trionów i niech będzie przewidzianym przezeń smartfonem i zacznę od cytatu. Tak oto rzecze Trul i Klapaucjusz do zbójcy Gębona. Wybaczcie, zawsze przekręcam ich imiona.
Sporządzimy Ci własnoręcznie demona drugiego rodzaju, który jest magiczny, termodynamiczny, nieklasyczny i statyczny i będzie Ci ze starej beczułki lub skichnięcia choćby ekstrahował i znosił informacje o wszystkim, co było, co jest, co może być i co będzie. I do czego nas to właściwie prowadzi? No na początek do tego, że nie mam pojęcia, dlaczego demon Maxwella i dlaczego termodynamika. W jaki sposób to się łączy, co Lemowi przyszło do głowy, jakie jest rozwiązanie tej szarady, zagadki, którą postawił przed czytelnikiem, nie wiem. Jeżeli macie jakiś pomysł, dlaczego akurat eksperyment myślowy Maxwella i jego demon, piszcie w komentarzach. Mnie nie przychodzi do głowy nic, natomiast mam troszeczkę inne wyjaśnienie, bez odwoływania się do fizyki. Chodzi oczywiście o to, że szpaltę trzeba zapełnić. Proste. I informacje trzeba wydobyć spod kamienia, a jeśli trzeba, to z samego kamienia. Choćby go trzeba było wycisnąć, informacja musi się w prasie pojawić. Zapewne niektórzy z Was pamiętają, inni wiedzą, a inni zaraz się dowiedzą, że kiedyś gazety ukazywały się dwa razy dziennie. Było to tak zwane wydanie poranne i popołudniowe. Co więcej, nie każda redakcja miała własną drukarnię, a nawet gdyby miała, to nie mogło być tak, że raz ukazuje się gazeta mająca 8 stron, a innym razem zadrukowana jest tylko pierwsza strona, a na drugiej napis. Drogi czytelniku, nie wystarczyło informacji, ażeby zadrukować drugą stronę. To znaczy nie wystarczyło istotnych informacji, ażeby zadrukować drugą stronę. Zatem masz tylko jedną. Oczywiście żadnych zniżek z tego tytułu nie przewidujemy. No tak być nie mogło, więc te informacje należało zdobyć. Czy to spod kamienia, czy też wręcz wycisnąć ten kamień, byle tylko tą informację dostarczyć. Świetnym tutaj przykładem jest coś bardziej współczesnego. Pewnie pamiętacie, że jakiś czas temu Taylor Swift... Odbył się koncert Taylor Swift. O, tak będzie lepiej. I wszystkie stacje radiowe, które miały swoje strony internetowe, w zasadzie wszystkie mają swoje strony internetowe, opublikowały bardzo ciekawą informację, że Taylor Swift potrzebuje, a raczej wymaga za kulisami popcornu i masła. Pasjonujące. Co mnie to obchodzi? Co Was to obchodzi? Ale może Was to obchodzi? No właśnie, tutaj docieramy do takiej bardzo ciekawej kwestii, jaką jest istotność informacji. Demon ów drugiego rodzaju jest oczywiście uwagą na temat nieistotnych informacji, które pojawiają się każdego dnia w prasie. Podejrzewam, że wielu ówczesnych czytelników brało do rąk gazetę, coraz głupsze je drukują. Czy to nie zdarza się też dzisiaj? Oczywiście, że się zdarza, ale to nie znaczy, że Stanisław Lem to przewidział, bo to była jego rzeczywistość. Gazety się ukazywały, gazet było coraz więcej i trzeba je było informacjami zapchać. Taką zapchaj dziurą, choć oczywiście tu musimy rozważyć istotność informacji, jest informacja o maśle i popcornie dla Taylor Swift. Dla mnie brzmi to absurdalnie, ale jeżeli ktoś jest zagorzałym fanem tej piosenkarki, no to taka informacja jest dla niego bezcenna. Jeżeli to jest jego idolka, najukochańsza piosenkarka, no może tak być, no nie wnikajmy, można ją lubić, no to będzie to dla niego bardzo cenna informacja. Oto Taylor Swift lubi masło i popcorn. Jakkolwiek nie brzmi to jak abominacja, ale można coś takiego też zjeść podobno, a przynajmniej tak słyszałem, nigdy nie próbowałem. No dobra, dość żartu. Czym powinien zajmować się dobry dziennikarz muzyczny? No, w czasach Lema powinien na przykład wędrować po klubach, szukać jakichś niszowych zespołów, by następnie przedstawić je czytelnikom. Wówczas były już możliwości techniczne, żeby nagrać fragment takiego koncertu i następnie zaprezentować na antenie. Tu oczywiście, jeśli był to dziennikarz radiowy. Natomiast jeżeli pisał, no to wiadomo, że musiał w jakiś ciekawy sposób omówić brzmienie tego zespołu. Dzisiaj dziennikarze mogliby robić coś bardzo podobnego, na przykład przekopywać YouTube'a w poszukiwaniu ciekawych brzmień, które nie są akceptowane, nie są polecane przez algorytm. Dzięki współczesnej technologii, dzięki współczesnej technice mogą oczywiście zamieścić fragment nagrania, również go omówić, także tutaj możliwości są nieporównywalnie większe. A jednak znacznie ciekawszym jest wydobywanie informacji z kichnięcia Taylor Swift. Niebanalna informacja. Taylor kichnęła, słuchajcie, Taylor kicha tak samo jak wszyscy, jest taka ludzka, czy jakieś inne brednie, które Wam tam akurat przyjdą do głowy. Dlaczego? Słuchajcie, oczywiście periodyki związane z muzyką nie ukazywały się dwa razy dziennie, ale na przykład były to tygodniki, miesięczniki, czy nawet kwartalniki. Niemniej informacje trzeba zdobyć i w danym okresie czasu nie zawsze znajdują się informacje tylko wartościowe. Czasami trzeba numer zapchać
mniej istotnymi informacjami. Ta bolączka oczywiście najbardziej dotykała te gazety, które ukazywały się dwa razy dziennie, no bo coś trzeba było do nich zdobyć. To były najczęściej informacje lokalne, krajowe, ale trzeba je było po prostu zapchać. Jeżeli w tamtym okresie pojawiał się taki problem, o którym już pisał Stanisław Lem, no to wiadomo, że w przyszłości, kiedy informacje na stronie internetowej muszą się zmieniać godzina po godzinie, on się tylko nasili. Niemniej Stanisław Lem nie przewidział tego internetowego nawału informacji. On odnosił się do swojej rzeczywistości medialnej, kiedy przecież mieliśmy audycje radiowe, już pojawiła się telewizja, były audycje radiowe, prasa i wszędzie musi pojawiać się jakaś informacja. Wyobraźcie sobie, że zaczyna się audycja radiowa, jakieś wiadomości, a dziennikarz na to: Szanowni Państwo, nie mam nic ciekawego do powiedzenia, dlatego kończymy wiadomości i przechodzimy do sekcji muzycznej. No ale przecież miała się zacząć o 13, czyli za godzinę, więc przez tą godzinę tych informacji, tych wiadomości, czy 15 minut, ile one tam trwały, trzeba mówić. Nie może być tak, że będzie cisza. Wyobraźcie sobie, mamy wydanie wiadomości, siedzi prezenter. No, następny program za godzinę, posiedzimy, popatrzymy na siebie, nie mam nic do powiedzenia. Nie, taka sytuacja nie może zaistnieć. Informacja musi zostać przekazana. W tym momencie może to być chociażby, że policja zatrzymała pijanego rowerzystę. Mając 3,5 promila alkoholu, prowadził rower. To znaczy, prowadził go obok siebie, nie jechał na tym rowerze, ale policja go zatrzymała. Sensacyjne doniesienie. Coś trzeba powiedzieć, cokolwiek. To są tak zwane zapchaj dziury, czyli informacje nieistotne, ale jak się okazuje, to one są istotne. W tej kategorii Stanisława Lema wyprzedził Bursztyn, o którym już kiedyś mówiłem. To on ukuł termin być znanym z tego, że jest się znanym. Zajmował się zjawiskiem celebrytyzmu. Otóż doszedł do wniosku, że wprawdzie Amerykanie, bo on zajmował się społeczeństwem amerykańskim, mówiąc tak ogólnie, deklarują, że zależy im tylko na bardzo istotnych informacjach. Ale kiedy pojawia się taka bardzo istotna informacja, oczywiście weźmy coś z tamtego podwórka, na przykład jakiś wał w kongresie. One są zawsze... Specjalnie nie. Natomiast kiedy pojawia się informacja bardzo mało istotna, na przykład pani X upuściła torebkę, w której był piesek. Straszne, jak można upuścić torebkę z pieskiem? Pies był pluszowy. No i w tym momencie pojawia się jeszcze większy ładunek emocjonalny, bo zaczyna się narzekać na nieistotność informacji. Czyli tak, odbiorca łaknie informacji nieistotnych, a następnie narzeka, że otrzymuje informacje nieistotne. Ten ładunek emocjonalny ulokowany w odbiorze tych informacji jest niesamowity. Natomiast nowy wał w kongresie, albo na przykład na wiejskiej w Polsce, to się dzieje ciągle, to nie jest istotne. Zajmijmy się teraz tym, czy Taylor Swift woli Pepsi z cukrem, czy bez cukru. To jest szalenie istotne. I kiedy już się dowiemy, czy woli z cukrem, czy bez cukru, zaczniemy się awanturować, po co w ogóle publikować takie informacje, kogo to obchodzi. Ale liczba reakcji, liczba komentarzy pokazuje, że zaangażowanie jest o niebo większe niż w momencie, kiedy mamy do czynienia z jakąś bardzo istotną dla wszystkich informacją. Okej, jako że trochę już gadam, żeby Was dalej nie zanucać, zadajmy sobie najważniejsze pytanie. Czy Stanisław Lem przewidział powstanie internetu? Czy przewidział powstanie Google? Bardzo często bowiem przypisuje mu się to, że przewidział internet. Okej, to, że powiedział o łączeniu komputerów kablami jakimiś podziemnymi albo wspomniał o sieciach komputerowych, to zostaje. Natomiast sama idea Google, czyli wielkiej takiej bazy danych, takiej skarbnicy wiedzy, narodziła się wcześniej. XVIII wieku. Odpowiedzialni za tą ideę są encyklopedyści, przy czym tu nie należy mylić encyklopedystów. Byli encyklopedyści związani z encyklopedią francuską oraz encyklopedyści, którzy chcieli stworzyć encyklopedię światową, taką encyklopedię, w której zawarta byłaby cała wiedza ludzkości. Oczywiście po takim pierwszym wybuchu optymizmu, że są w stanie to zrobić, no przygasł on troszeczkę i uznali, że na razie zadaniu nie podołają. Idea odżyła wraz z wynalezieniem telegrafu. Oto bowiem można by łączyć banki pamięci. Można by łączyć takie fragmenty tej wielkiej encyklopedii światowej i w ciągu kilku sekund, kilku chwil otrzymać odpowiedź. Wysyłam zapytanie i otrzymuję od innego encyklopedysty, bibliotekarza odpowiedź na to, co mnie interesuje. Zatem idea odżyła wraz z wynalezieniem telegrafu, później oczywiście telefonu. Wydawało się, że oto w końcu uda się tę ideę zrealizować. Jednakże nie udało się, natomiast jeżeli chodzi o teorię,
Podchwycił to oczywiście H.G. Wells i popełnił mniej więcej w latach 30. taką serię felietonów, która później została wydana jako Mózg Światowy. Tam właśnie pojawia się coś, czym Lem mógł się zainspirować w swojej prozie, a my stwierdziliśmy, że przewidział Google i internet. No, niestety nie. Tego typu przemyślenia pojawiły się już u Wellsa w Mózgu Światowym. To są lata 30. XX wieku. Co więcej, Lem Wellsa znał i czytał, ponownie prawdopodobnie będąc młodym człowiekiem. Słuchajcie, to jeszcze nie koniec, bowiem najważniejszy wynalazek. Chodzi oczywiście o maszynę fantomatyczną, mówiąc inaczej o Matrixa. Wszak Stanisław Lem w swojej takiej książce bardziej dyskursywnej pod tytułem Suma Technologia miał opisać maszynę, która następnie pojawiła się w filmie Matrix w 1999 roku. On tą książkę wydał gdzieś w latach w połowie lat 60., jeśli dobrze pamiętam, i od tamtej pory przypisuje się Lemowi przewidzenie wirtualnej rzeczywistości. Niestety nic z tych rzeczy. Taka maszyna, która później pojawia się u Lema jako fantomat, a w filmie, w Matrixie, no jako Matrix, bo to o tym jest film, pojawia się po raz pierwszy dokładnie opisana w opowiadaniu bardziej pod tytułem Człowiek, który się przebudził. Jest to rok 1933. Tam zostaje po raz pierwszy opisana i jest to mniej więcej to, o czym pisze Stanisław Lem. Maszyna bezpośrednio podłączona do centralnego układu ośrodka nerwowego, czyli do mózgu, czyli dokładnie tak samo, jak to miało miejsce w Matrixie. Ponownie nie Stanisław Lem przewidział to rozwiązanie, natomiast Stanisław Lem zastanawia się nad czymś zupełnie innym. On analizuje bardziej, jak można by odkryć, czy przebywa się akurat w symulacji, czyli troszeczkę to, co w tym filmie ze Schwarzeneggerem na podstawie opowiadania Dicka. Przyznam, że trochę mi głupio, bo zapomniałem, jaki jest tytuł. Na szczęście montaż rozwiązuje tego typu problemy i mogłem sobie zakulisowo sprawdzić, że chodzi o film Pamięć Absolutna. Do tego typu rozważań nie jest jednak wcale potrzebna maszyna fantomatyczna. Tutaj świetnym przykładem będzie urodzony w 369 roku Zhuang Cy. Otóż pewnego razu Zhuang Cy śnił, że jest motylem. Gdy się przebudził, nie był pewien, czy to on śnił, że jest motylem, czy też motyl śni, że jest Zhuang Cy. Nazywa się to argumentem snu i później pojawia się też u Kartezjusza, chyba u Arystotelesa coś podobnego. Thomas Hobbes, John Locke również go podnoszą, dyskutują o nim. Jednakże to oczywiście kwestia filozoficzna. Czy to, co nas otacza, nie jest aby snem? Jak mamy się upewnić, że otaczająca nas rzeczywistość nie jest snem? Może to ktoś tylko śni, że jest mną? Argument snu jest zatem bardzo stary, nie jest do niego potrzebna, tak jak powiedziałem, maszyna fantomatyczna, ale również w tej kwestii Stanisław Lem został wyprzedzony, jeżeli chodzi o rozwiązania techniczne. Ponownie ktoś go ubiegł. Już w latach 50. XX wieku pojawiły się pierwsze patenty i prototypy urządzeń immersyjnych, takich pozwalających całym sobą wniknąć w tą wirtualną rzeczywistość. Różnica pomiędzy tym, co opisano w Człowieku, który się przebudził, czy w sumie technologii Lema, polega na tym, że nie są one, nie planowano bezpośrednio podłączać ich do ludzkiego mózgu. Na tym polegała różnica, a jedno z tych urządzeń wyglądało dokładnie tak jak współczesne gogle VR, współczesne gogle wirtualnej rzeczywistości. Jednakże to jest mało interesujące, poza tym, że pojawiły się w latach 50., czyli bardzo wcześnie, choć oczywiście ówczesna technologia nie pozwoliła tego wykorzystać ani się temu rozwinąć. Niemniej pojawiło się ciekawsze urządzenie, które zaraz zobaczycie na zdjęciach. Była to sensorama. Urządzenie Mortona Heliga zostało opatentowane gdzieś w latach 50. XX wieku wraz z goglami. Później pojawiło się w takiej wersji jak na zdjęciu, choć oczywiście nie działała ona w pełni, a jedynie częściowo. Było to coś pomiędzy prototypem a konstrukcją konceptualną, jak to może w przyszłości wyglądać. Nie było to w pełni funkcjonalne urządzenie, choć takie informacje można w internecie znaleźć. Niemniej liczy się sama idea, że na długo przed Lemem pojawiły się z jednej strony opisy, ponownie 1933 rok, a z drugiej strony próba stworzenia takiego urządzenia, lata 50., 60. XX wieku. Także i tutaj moim zdaniem ktoś Lema ubiegł i tak naprawdę korzystał on tylko z jednej strony z rozważań filozoficznych, które można znaleźć w każdym podręczniku do historii filozofii. Oczywiście tutaj bardziej Hobbes, Locke,
czy inni filozofowie tak zwani zachodni, no bo wiadomo, że niekoniecznie mógł natrafić na argumenty snu z Wang Tzu, choć oczywiście wspomniani filozofowie zachodni również go podejmowali, także akurat to źródło nie było mu do niczego potrzebne do podjęcia tychże rozważań w kontekście wirtualnej rzeczywistości. Zatem pytanie, czy w całości, czy to co powiedziałem, w całości obala prozę Stanisława Lema, podważa wielkość pisarza? Ależ oczywiście, że nie. Trzeba tylko zacząć skupiać się na innych walorach twórczości Stanisława Lema i przestać ciągle powtarzać, że on coś przewidział. Niejako od zera przewidział współczesne wynalazki, bo był tak genialny. Na pewno jego geniusz objawia się w tym, w jaki sposób wykorzystywał pewne motywy. Oczywiście gdzieniegdzie pojawiają się takie przebłyski, na przykład mały komputerek z dostępem do biblioteki trionów, co tak dalej sprawia, że myślimy tutaj o internecie, no jest genialnym wykorzystaniem wcześniejszych pomysłów. Zatem rewelacyjnie te pomysły przetwarzał, rewelacyjnie je wykorzystywał, również pewne jego przemyślenia były, stają się bardzo aktualne, bowiem to, o czym pisał w sumie technologii, czyli właśnie argument snu w kontekście wirtualnej rzeczywistości, teraz dopiero nabiera mocy, również jego rozważania o sztucznej inteligencji mogą być bardzo pomocne. Dużo gorzej radził sobie chociażby z felietonami, które są nieziemsko toporne. Jeśli ktoś z Was próbował czytać Molocha, to i przeczytał. To szacunek, bo ja się od tego odbiłem jak od betonowej ściany. Są niesamowicie siermiężne, ciężkie i widać, że po prostu Lem kombinuje na 10. stronę. Jeśli jednak chodzi o prozę, no to był genialnym pisarzem, który świetnie wykorzystywał pewne motywy, świetnie je przetwarzał. Ale miał on jeszcze kilka innych ciekawych obserwacji, ale o tym za chwilę. Także pewną nieocenioną wartością twórczości Lema są jego bohaterowie. Zwróćcie proszę uwagę, że pomimo tego, że sugeruje Lem gdzieniegdzie, iż w ucho mogą dać, to wolą się kłócić jak dwóch statecznych panów mniej więcej po obiedzie w salonie. To jest bardzo specyficzny typ awanturnika, który dosłownie się awanturuje, bo wszyscy ci jego piloci kosmiczni nie przypominają raczej Hana Solo, a takiego bardzo statecznego pana, który pokłócił się o coś, na przykład o to, że mu fajki nie podano albo kapci. To są książki w stylu owinąć się szczelnie szlafrokiem, zapalić fajkę i usiąść przy kominku. To jest tego typu awanturnictwo kosmiczne. Także i tutaj pomimo upływu lat zostaje pewna nieoceniona, specyficzna wartość, bo książki Lema pod tym względem mają naprawdę niepowtarzalny klimat. Niewielu takich było, także tutaj warto po nie, jeżeli nie czytaliście, nie mieliście okazji jeszcze czytać Stanisława Lema, to właśnie chociażby Przygody pilota Pirksa, czy Dzienniki gwiazdowe i Ion Tychy, no i oczywiście Cyberiada i Bajki robotów. To są takie najciekawsze propozycje, bo inne, no bądźmy szczerzy, mogą troszeczkę współczesnego czytelnika zanudzić. Nie wynika to oczywiście z tego, że z czytelnikiem coś się stało i nie docenia, tylko no, świat się zmienia się literatura, zmienia się sposób opowiadania, ale te wymienione tytuły zachowały świeżość i jak najbardziej można po nie sięgnąć i świetnie się bawić. Jednakże na zakończenie chciałbym powiedzieć o czymś jeszcze. Na koniec chciałbym Wam pokazać, jak wyśmienicie Lem radził sobie z niektórymi motywami. Czasem robił to złośliwie, czasem prześmiewczo, a czasem śmiertelnie poważnie. Podejrzewam, że większość z Was kojarzy wynalazki, które rzekomo Lem przewidział w tej książce. Chciałbym jednak, żebyście zwrócili uwagę na trochę inną jej warstwę. Mianowicie na to, co dzieje się, kiedy Hal powraca z gwiazd. Otóż wydarzyło się coś wspaniałego. W końcu ludzkość uczyniła Ziemię utopią. Nie ma już wojen, przemocy, wszyscy żyją w zgodzie i bezpieczeństwie. I początkowo Hal jest zachwycony tym rozwiązaniem. Jednakże po krótkiej chwili zdaje sobie sprawę z mrocznej strony utopii, w której przyjdzie mu żyć. Mianowicie odkrywa, że wraz z wojnami i przemocą ludzkość zabiła coś jeszcze. Coś, co kierowało całym jego życiem. Chodzi o skłonność do podejmowania ryzyka. Hal poleciał do gwiazd, podjął to ryzyko i wie, z czym ono się wiąże. Stracił tam niejednego kompana i cały czas zdawał sobie sprawę, że tylko delikatna aparatura dzieli go od pustki kosmosu. Jednakże poleciał, żeby zobaczyć, co tam czeka na ludzkość. I jest rozczarowany tym, że nie mogli się zadowolić, że ludzkość nie mogła zadowolić się półśrodkami. Wojny, przemoc, to nie jest nikomu do niczego potrzebne. Jednakże ryzyko to, które podejmuje podróżnik, chcąc zobaczyć, co skrywa pustka kosmosu, tego nie potrafi ludzkości wybaczyć. Natomiast
jest obrażony tym, że pierwsza poznana kobieta w niemy sposób sugeruje, że zaraz się na nią rzuci. On nie ma najmniejszej ochoty na nikogo się rzucać, robić nikomu krzywdy. Nie jest nastawiony wrogo do świata, do kobiet, do ludzi. Nie jest typem osoby stosującej przemoc. Tak, lubi boks, bo chętnie z kolegą urządzają sobie mecz bokserski. Jednakże to, że nikt już nie poleci do gwiazd, nikt nie wejdzie do wulkanu, żeby sprawdzić, czy jest aktywny, jest dla niego największą zbrodnią na ludzkości. Ludzkość sama siebie uczyniła niezdolną do działania, uważając, że ryzyko i przemoc to dwie strony tej samej monety. Hal ma zupełnie inne podejście, zupełnie inny pogląd na sprawę i tak naprawdę zdaje sobie sprawę, że nie będzie w stanie żyć w tym świecie. Jest to także książka o tym, że podróżnik, który opuści dom na zbyt długo, nie będzie miał gdzie wrócić. Jeżeli powraca się do domu po zbyt długim czasie, zmiany są zbyt wielkie, by można było po prostu zostać na miejscu. I Hal w tym momencie zdaje sobie z tego sprawę, że kto raz zostaje podróżnikiem, ten na zawsze będzie podróżnikiem. I tak naprawdę właśnie o tym jest Powrót z gwiazd. Zobaczcie, w jaki sposób tematy społeczne podejmowane przez Lema wracają po wielu latach. To nie była kwestia paląca w okresie, kiedy Powrót z gwiazd został wydany. Wówczas wydaje się, że było to tylko i wyłącznie mgliste pojęcie o tym, co może nas czekać w przyszłości. To wydanie jest z 1961 roku. Zatem naprawdę zwróćcie uwagę na inne walory twórczości Stanisława Lema, a nie tylko na te pomniejsze wynalazki, takie jak optony czy lektony. Także raz jeszcze zachęcam do przeczytania Powrotu z gwiazd w tym właśnie kontekście, a zobaczycie, ile jeszcze wydobędziecie z prozy tego autora. Do zobaczenia w następnym odcinku.